Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. W sobotę będzie Dzień Matki. I kina postanowiły zareagować. Postanowiły dać ludziom do oglądania film, w którym rola matki jest przedstawiona... No jest przedstawiona. Nie chcę... Jest przedstawiona tak, nie chcę tego zamknąć tak prosto. Jak przedstawiony jest obraz matki od pewnego momentu. I jest to nagradzane, bo od razu możemy sobie już... Czy może od razu powiemy, że będziemy mówić o filmie Tali. Czego łatwo się można było domyślić po tym wstępie. Niemniej jednak od razu można powiedzieć, że obraz macierzyństwa, który nie jest przedstawiony w sposób cukierkowy, ckliwy... Taki infantylny. Często matka to jest taka ciepła, prawie już babcia, nie? Tak bardzo zbliżony mam wrażenie, że taki obraz na przykład w komediach romantycznych. Troszeczkę tak, ale matki w połogu... Matki cierpiące, taka Stabat Mater Dolorosa. Nie o to mi chodzi, Tomasz. Chodzi mi o to, że mamy taki obraz, wpajało nam się, że matka to jest ta zawsze kwitnąca, która ma wprawdzie dwie ręce, ale tak naprawdę 10, która chodzi w sukience w kwiatki, zawsze uśmiechnięta, zawsze sobie ze wszystkim poradzi. Z drugiej strony młodym kobietom wmawia się, mówi się, że nie ma niczego piękniejszego niż macierzyństwo. Że ciąża to jest ten moment, kiedy kobieta kwitnie, kiedy promienieje, kiedy jest błogosławiona. Że ten moment zaraz po porodzie to jest moment takiej wielkiej bliskości z dzieckiem. To jest nieustająca szczęśliwość. I od pewnego momentu odchodzi się od pokazywania takiego obrazu. Nie wiem, czy zauważyłeś. 2 lata temu paszport polityki i jak pokochać centra handlowe. Tak, to było 2 lata temu. To było dwa lata temu. Znaczy to już prawie 3. No. Prawie 3, no. Ja wprawdzie nie czytałam tej książki, no ale mniej więcej wiemy, o co chodzi, nie? Zresztą też książki Sylwii Chutnik dużo robią w tym kierunku, nie? Tak. Od razu można też powiedzieć, że jakiś czas temu został nagrodzony blog. Kurczę, ja sobie nie przypomnę, jak to się nazywało, ale brała w tym udział nasza poznańska krytyczka Justyna Zimna. I był specjalny numer, chyba zdaje się, Czasu Kultury, poświęcony macierzyństwu. Był, no. Było to też powiązane z wystawą pokazującą kobiece ciała po porodzie. Także już od pewnego czasu odchodzi się od pokazywania takiego cukierkowego, różowego, kolorowego macierzyństwa i pokazuje się taką brudną, można powiedzieć, że jak najbardziej realną. Zmęczoną stronę macierzyństwa. Tak, ale to też pokutuje tym, że w Polsce długo, długo, jeszcze do dzisiaj trochę trwa ten taki bardzo specyficzny stereotyp matki Polki, nie? Dla mnie świetnym, świetnym momentem, kiedy to zostało jakoś tak trochę poobalane, trochę zniekształcone i wreszcie tak odarte z tej takiej mitycznej skorupki, było jak Marina Prześluga wystawiła kwaśne mleko w Teatrze Polskim. I to był właśnie taki troszkę prześmiewczy dramat, który faktycznie poszukiwał genu matki Polki i robił sobie z tego bardzo dużo żartów, ale było czuć taką realną, nie tyle tragedię, co taki realny trud, który w tym wszystkim był zawarty. Tak, bo z jednej strony masz kulturę, która, znaczy kultura, społeczeństwo, które zostało wychowane i wychowuje ciebie w taki sposób, że masz wpojony ten obraz matki, która ma taki obowiązek wywiązywania się z pewnych zadań, a z drugiej strony nie ma prawa czuć się zmęczona tym, która ma jakby docenić jeszcze to, że może być styrana. Tak. Mówię styrana w cudzysłowie, bo oczywiście nie ma prawa czuć się styrana, tylko powinna być szczęśliwa, że ma 150 tysięcy rzeczy do zrobienia w ciągu 24 godzin. No. I wydaje mi się, że to jest wstęp, na jaki ten film zasługuje. Znaczy, no, on siłą rzeczy skupia się na postaci matki w tym filmie i to jest rzecz absolutnie najważniejsza. I wciela się w nią oczywiście tutaj Charlize Theron, która wreszcie ma tyle lat, że może wyglądać na zmęczoną, nie? No, dobra, ale no, w Monsterze wyglądała gorzej. Musimy no, ale sobie... tam była cała masa charakteryzacji. No, okej, ale... A tutaj ona przytyła do roli... Ale
też zanim zaczniemy mówić o samym filmie, to warto powiedzieć, że to jest już jakiś taki rodzaj narracji, który... Że, chodzi mi o to, że film Tali nie jest aż tak nowatorski, no nie, ale, no bez przesady, nie, oczywiście, ale że nie. Cudownie, że on powstał, cudownie, że jest jak najwięcej takich utworów, które się wpisują w tę narrację, którą wydaje mi się, że trzeba jak najczęściej poruszać, bo tego jest, mimo że jest to troszeczkę, wciąż jest i tak mało. No i może do Adrama, do samego filmu. Do Adrama. Znaczy, ja bym chciał jeszcze troszeczkę przed zaznaczyć, że to jest film Jasona Reitmana, którego ja nie widziałem zbyt wielu filmów. Dla mnie wielkim na przykład takim filmem, którego ja nie widziałem, a który wiem, że warto zobaczyć, bo był nagradzany i wszyscy o nim mówią, jest Juno. Nie wiem, czy widziałaś? Nie. Właśnie, też o młodej matce, przy czym tam jeszcze nastoletniej, którą gra Ellen Page, i też był to film nagradzany właśnie za pokazywanie tej takiej ludzkiej strony macierzyństwa, przy czym tam mieliśmy bohaterkę, która jest jeszcze niepełnoletnia, więc troszeczkę inny gatunek problemów, nie? Za to widziałem film W chmurach, Up in the Air, chyba coś takiego był w tytule. I ten film mnie ujął tym, jak bardzo był uroczo ciepły i wyrozumiały dla swoich bohaterów. A czy tam też nie grała Charlize Theron? Nie, tam nie grała Charlize Theron, nie. Ale to też wyreżyserował film z Charlize Theron, to było chyba Kobieta na skraju dojrzałości, jakoś tak to się nazywało. A, tak, też. Z tą tak. samą scenarzystką zresztą, nie? Okay. Ale to jest taki reżyser, którego się traktuje, że on gra w tej takiej, powiedzmy, pierwszej lidze, ale zajmuje się bohaterami, którzy jakoś dorastają, którzy mają jakiś problem, którzy się rozwijają, i on ma w sobie taki jakiś urok traktowania tych opowieści tak, że widać, że lubi tych swoich bohaterów, że on potrafi zrozumieć. I to jest, mam wrażenie, coś, co w kinie właśnie coraz bardziej staje się dużą zaletą. To znaczy to, że pokazujemy jakąś, nie tyle może nawet mniejszość, no bo on się nie na tym skupia, ale pokazujemy jakąś grupę społeczną, czy jakiś typ ludzi, co do których należy pewne rzeczy obalić, jakieś mity. Mhm. Co warto podjąć ten temat, bo on zawsze będzie jakoś tam aktualny. Nie? Mhm. I mam wrażenie, że Reitman idzie w tym kierunku. To znaczy wszystkie właściwie jego filmy, jak się przegląda jego filmografii, to one dotyczą jakiegoś takiego ważnego problemu społecznego, no albo są komediami i są to odcinki, na przykład The Office, ale no to już jest inna sprawa, nie? No i tutaj mamy faktycznie temat, który dość szeroko zakreśliłaś, i macierzyństwo kobiety, które, dodajmy, rodzi trzecie dziecko i to po 40, nie? I to po 40, tak, także no umówmy się, jest już w takim wieku, że spokojnie, nie rodząc tego dziecka, ma pełne prawo czuć się zmęczona. No. Nie zachodząc w te ciąże. Dodajmy do tego, że jedno z tych dzieci, które już ma, 6-letni zdaje się, ma jakiś problem rozwojowy. Jona ma zdecydowanie problem rozwojowy. Ja myślałam, że on będzie, że się okaże, że on ma tam nadwrażliwość dotykową. No jest to sugerowane przez moment, czy nie? Czy coś takiego, ale ostatecznie okazuje się, że on ma jakiś taki niezidentyfikowany problem rozwojowy. Tak, że to nie jest zdiagnozowane, co się z nim dokładnie dzieje, nie? Też... I to dla mnie bardzo sympatyczny wątek zresztą. Tak, bo... Znaczy on w żadnym wypadku nie jest traktowany jakoś ulgowo. Znaczy to są pokazane i przede wszystkim wady, oczywiście one się rzucają na pierwszy plan, jakie problemy stwarza to dziecko i tak dalej, ale jest naprawdę cudowna relacja tutaj z rodzicami i to obojgiem. To nie jest tak, że tylko matka tutaj jest jakoś tak bardzo istotna. Tak i... Zresztą film zaczyna się od ten sceny. Film, nawiasem mówiąc, mimo że to jest wątek poboczny, to on pokazuje, jak ważne jest odpowiednie podejście do takiego dziecka, które ma wadę rozwojową, nie wymagające od tego dziecka, że ono będzie wychodzić ponad swój poziom. I mało tego, on się tutaj nie ma w żadnym wypadku dostosowywać do innych, nie? Tak, i pokazuje, że to on potrzebuje odpowiedniego podejścia do siebie, ale nie traktowania go jak jajko, tylko z jakąś taką szczególną delikatnością, tylko zejścia na inny rodzaj normalności. Mhm. Tak, to jest bardzo, bardzo ładnie zarysowane w tym filmie, naprawdę. I też to, co mi się niesamowicie podoba w tym filmie, to to, że on mimo, że mógłby mieć taki potencjał, mógłby odejść w tę stronę, to on nikogo, absolutnie nikogo nie stygmatyzuje. To nie, on pokazuje, że pewne okoliczności sprawiają, że czasami niektórzy ludzie zachowują się może nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, ale
on nie wystawia jednoznacznej oceny. To znaczy, mamy panią dyrektor szkoły, która jest postawiona w takiej, a nie innej sytuacji, i moglibyśmy stwierdzić, że ona jest, umówmy się, antagonistką w tym filmie. Ale, no, ostatecznie, no ale ostatecznie okazuje się, że tutaj. Ona jest jak najbardziej osobą, którą można zrozumieć, tak. I wydaje się, że też ona nie próbuje, nie wiem, kogoś udawać nawet, przynajmniej już w tej ostatniej scenie, w której ona występuje, nie? Mm-hmm. Że faktycznie jesteśmy bez problemu w stanie zrozumieć jej rację i możemy jej ją nawet przyznać. Ale tak fabularnie, to ten film polega właśnie na tym, że mamy Charlize Theron, która ma dwójkę dzieci i męża, no i rodzi trzecie dziecko w trakcie filmu, na samym początku, no i przestaje sobie tak jakby trochę z tym radzić. Znaczy, rzeczywistość ją przytłacza, bo mąż nieustannie wyjeżdża na jakieś delegacje i go nie ma. Sama musi sobie radzić ze wszystkim. I to mam przedstawione w takim bardzo, bardzo fajnym, tak, montażu w ogóle. Tak, montaż w tym filmie pokazane, jest zaskakująco fantastyczny. Tak, tak. Nie chcę mówić, że podobnie to było w Pasażerze, broń Boże, ale tam też był fajnie pokazany upływający czas. Tylko, że tak, tutaj ale mamy... tam była krótsza sklejka. To było inaczej, też, nie? Nie? Ale też fajnie był pokazany ze sprawą montażu upływający czas, bo tutaj rutyna, bo tutaj mamy pokazaną scena po scenie, scena po scenie, scena po scenie, scena po scenie, sekwencje takich samych czynności. Tak, tak. Codziennych, codziennych rytuałów takich. Codziennych, nie? Rytuałów, z którymi musi się mierzyć główna bohaterka filmu. Tak, no i ona jako, że ma, powiedzmy, problemy i no ciężko jej się odnaleźć w tej, powiedzmy, sytuacji, już naprawdę jest bardzo zmęczona i ma, no delikatnie mówiąc, widać to po niej, to jej bardzo bogaty brat proponuje, że wynajmie jej... Nocną nianię. Tak, tytułową talii. Tytułową talii. No to, że to jest tytułowa talii, to na razie nie ma znaczenia. Natomiast nocną nianię, której zadaniem jest przychodzenie wieczorem, kiedy zapadnie zmrok, przejmowanie dziecka, zajmowanie się nim i dostarczanie go wyłącznie w porach karmienia do matki, tak żeby ona mogła sobie spędzić spokojnie noc, wyspać się i przywitać nowy dzień z energią. Jakąś tam energią, z jakąś tam chociaż, energią, z jakąś tam energią, tak żeby miała siłę naładować energię, tak żeby mogła sobie naładować baterię po prostu podczas przespanej nocy. Tak, no i w pewnym momencie filmu oczywiście to widać na zwiastunach i czego można się domyślić. Ta nocniania się pojawia w tym domu i wprowadza dość dużo, nie tyle zamieszania, co ona jest taką postacią, która wprowadza takie światło, takie sreberko do tego domu trochę. Tak. Bo ona no, ma żywiołowe podejście do wszystkiego, co tam się dzieje, bo ona pozwala faktycznie pewne rzeczy pozmieniać. Przy czym, jeśli słyszycie pewną ostrożność, o której tutaj mówimy, no postrzegamy ten film jednak przez to, jak on się kończy. Jak on się kończy, tak, bo nie, niestety... nie chcemy zdradzać, co tam się dzieje za dużo. Zdecydowanie nie, bo... Tym bardziej, że pewnych rzeczy można się domyślić. Tak, że od pewnego momentu domyślamy się, w jaką stronę to pójdzie. Zwłaszcza, że jest taka jedna dosyć mocna scena, którą ciężko byłoby nam tak po prostu przetrawić, gdyby ten film nie skończył się tak, jak się skończył. Tak, bo mówimy o zakończeniu, ale... Ono jest na tyle wyraziste, że się z tego filmu mimo wszystko bardzo mocno zapamięta. I ja nie wiem, czy ono może trochę nie skrzywdzić tego filmu, że niektórzy będą wierzyli w całość tego filmu, po czym stwierdzą, że zakończenie im zepsuło odbiór. Bo jak dla mnie ono jest bardzo konsekwentne, ale czytałem recenzje, które polegają na tym, że to jest wszystko piękny obraz tej matki, znaczy piękny, bardzo realistyczny, taki dobrze odwzorowujący wszystko, co tam się działo. Ale zakończenie sprawia, że ten film traci swoją wagę. Dla mnie zupełnie nie. No właśnie, dla mnie zupełnie nie, bo ja sobie myślałam przez długą część tego filmu, jaki będzie wydźwięk tego. Mhm. Czy my chcemy mówić, że w momencie, w którym społeczeństwo jest średnio zarabiające, umówmy się tak, w którym mnóstwo ludzi pracuje na śmieciówkach, w którym mnóstwo ludzi musi brać dwa etaty. Czy my chcemy im mówić, że oni muszą, żeby sprostać wymogom macierzyństwa i przyjęcia na świat nowego człowieka, czy my chcemy im mówić, że muszą zatrudnić jedną osobę na etat,
żeby sobie poradzić z tym. No na szczęście to nie idzie w tą stronę, Na szczęście nie? to nie idzie w tę stronę, bo gdyby tak było, to byłoby bardzo słabe. Natomiast ten film kończy się w taki sposób, że z jednej strony jesteśmy w stanie pokazać, że macierzyństwo to jest bardzo duży nakład pracy, bardzo duże przygniecienie emocjonalne też kobiety i praca na dwa etaty tak naprawdę, mimo że możemy sobie myśleć, że matka, która jest w domu, nie pracuje, to tak naprawdę, jeśli chodzi o nakład jej pracy i nakład wkładanej energii w to, co robi, to tak naprawdę robi więcej niż dwa etaty. I to oddaje sprawiedliwość matkom. Nie? Tak, ten film zdecydowanie ten film, to robi. To, jak on zostaje, jak zostaje poprowadzona cała fabuła, idealnie moim zdaniem jest w stanie wybrnąć z tego, żeby pokazać, że rzeczywistość jest taka, ale nie dawać takiej odpowiedzi na tę rzeczywistość, nie dawać takiej recepty, że no to przecież wystarczy sobie kogoś zatrudnić i wszystko będzie fajnie. Bo gdyby... Tym bardziej, że sami bohaterowie na samym początku tak podchodzą do tego tematu, nie? Że to jest jakaś, to może to jest fabuła, fanaberia dla bogaczy, bez przesady, dwójkę dzieci wychowaliśmy bez tego, nie musisz mi tak pomagać i tak dalej, nie? Są argumenty, które obalają właściwie ten problem, ale cieszy to, co mówisz, że ten film naprawdę skręca w trochę inną stronę, że on nie jest taki prosty, jak mogłyby zwiastuny pokazywać. Ani nie jest taki prosty, jak nasi polscy dystrybutorzy próbują nam powiedzieć, że to jest komedia o matkach. No bo to, broń Boże, nie jest komedia. To w żadnym jest wypadku. Bardzo gorzki obraz w gruncie rzeczy. Nie powiedziałbym, że gorzki. To, znaczy, jest, to jest taki... To jest ciepły film o bardzo trudnym, my nie mamy gorzkim problemie. Nie mamy w polskim słowniku niestety... Znaczy mamy słodko-gorzki, ale to nie jest dobre... Nie. Bo jest w angielskim słowniku określenie bittersweet. I wydaje mi się, że to słowo zdecydowanie bardziej pasuje do tego filmu. Ono się w Polsce tylko do piwa stosuje. No, że to nie chodzi o to, żeby pokazać, że macierzyństwo jest, nie wiem, złe, że mamy, kurczę, tak jak dziecku Rozmary, nie? Że nagle przychodzi szatan i trzeba go albo wyegzorcyzmować. Czyli szatan albo, nas zje. Tak, albo no, że trzeba coś zrobić z tą bestią, która jest w kołysce, nie? Że to nie jest tak, że to nie zmierza w tę stronę. Że ten film pokazuje, że z jednej strony to jest cholernie dużo czasu, którego wymaga macierzyństwo. Bardzo nieładnie chyba mówię po polsku teraz, ale znaczy, że to jest trud, że to jest zmęczenie, że to jest mierzenie się nieustannie ze społeczeństwem, które wymaga od ciebie tego, żebyś była kwitnąca, a nie masz ani czasu, ani ochoty, ani siły nawet na to i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie nie demonizuje tego macierzyństwa. Tak, znaczy to nie jest tak, że ten film osoby, które nie mają dziecka, nagle zniechęci do bycia matką, ani też może nie zniechęci. Znaczy, to jest taki film, który wprowadza faktycznie po prostu nowy wymiar do postrzegania tego, nie? I on oddaje to, co mówisz, taką. No, oddaje sprawiedliwość matkom po prostu, tak trzeba by powiedzieć. Tak, przecież jeśli. I to jest taki film, który ja oglądając z perspektywy swojej płci chociażby, ja bardzo doceniam takie filmy, które. W taki sposób właśnie, nie jakimś nachalnym waleniem po głowie, tylko pokazując wady, zalety i właściwie wszystkie elementy, które się z tym tematem wiążą, pokazują temat, którego ja nie jestem w stanie doświadczyć, bo nie zostanę matką. Znaczy, bogactwo, próba ukazania tego właśnie w tym filmie mi pokazuje coś, czego ja być może nigdy nie będę w pełni zrozumieć, ale pokazuje próbę. Pokazuje takie, że facet nakręcił ten film. To jest jakaś próba przejścia na tą drugą stronę, próba zrozumienia po prostu. To jest ale i z drugiej strony, oprócz tego niesamowicie takiego biologicznego obrazu, który dostajemy, znaczy biologicznego takiego związanego z codziennością, z karmieniem piersią, z tym, jak to wygląda na co dzień, dostajemy też coś, czego ja wcześniej nie widziałam w kinie. Raczej nie słyszałam, bo dostajemy informacje takie stricte związane z genetyką, z biologią, tak, z tą fizjologią ciąży i macierzyństwa. Przy czym nie jest to film edukacyjny, nie? No, wiedza dodatkowa. Tak, bo nasza tytułowa Tali jest osobą, która ma taką podręcznikową wiedzę, która w zasadzie
jest kimś takim, rzucasz hasło pielęgnacja fikusów i ona rzuca ciekawostkę na ten temat. No tak, I, znaczy to, i ona ma tak, to nie jest podręcznikowa wiedza, nie? To jest taki, to jest no, człowiek anegdotka, człowiek ciekawostka, tak, to jest nie? Taki, no, człowiek Discovery, nie? Trochę tak. Mhm. Taka, przy czym w takim bardzo pozytywnym sensie. Tak. Tak jak to, że ty mówisz, że pingwiny, że są rozwiązłe, nie? No, tak jakbyście się pytali, jakie są pingwiny, są rozwiązłe. Ja mam w ogóle już sporo takich anegdot o słodkim karmelu. Dużo mówimy o tym filmie, jego dźwięku i tak dalej, ale rzeczy, o których powinniśmy powiedzieć na pewno jest aktorstwo. Mhm. Bo to jest film bardzo, bardzo równo zagrany. Ja kocham Charlize Theron. Do pewnego momentu ona była dla mnie taką zimną blondyną, której ja figury nigdy nie osiągnę, której takiej otoczki, takiej niedostępnej, chłodnej blondyny, takiej, jaką ją widzieliśmy w Atomic Blonde. Tak, tam trochę wróciła do tego obrazu, ale jednocześnie była twardą babką już tam, nie? Już nie była taką tylko piękną obudzicielką femme fatale, a tutaj już była taką tak. pełnokrwistą I ona, postacią. Ona mi się zawsze tak kojarzyła. Ja jednocześnie uważałam ją za świetną aktorkę, ale ona była dla mnie takim czymś nieosiągalnym. Taka posągowa była. Ona trochę, była nie? taka niesamowicie posągowa. Monster troszeczkę, właśnie rola w filmie Monster troszeczkę zmieniła ten obraz, bo pokazała, że ona może wyglądać brzydko na ekranie. I sobie z tym radzi. A dla mnie radzi. Był to inny film. Mad Max Fury Road. No, gdzie bo ona tam była łysa, nie? Też. Była łysa i grała tak twardą babę. To ona była główną bohaterką tego filmu. Wcale nie Max. Nie, nie. To ona była główną bohaterką. Ona miała tam największą motywację. To ona powodowała wzruszenie, a jednocześnie tak bardzo jej się kibicowało, że naprawdę wielki szacun. I po tej roli dostała potem Atomic Blonde, bo pokazała, że może być bohaterką kina akcji, jakiego kino akcji nie miało, bo faceci znaczy, charyzmatyczni byli, a ona ma w sobie coś trzyma za takiego, ona ma w sobie coś takiego, że masz 50 osób na ekranie i patrzysz tylko na nią. Tak. Jest kilka takich aktorek, które to potrafią, ale u niej to ostatnio, no, stała się w tym momencie popularna tak, z tego tak, powodu, tak, nie? Tak, 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 tak. I bardzo starannie ale wybiera te role. Zmierzałam do tego, że ona do tej pory kojarzyła mi się z taką aktorką właśnie z... która gra bohaterki, które są niedostępne, które właśnie, tak jak powiedziałeś, są posągowe, a tutaj pokazała na ekranie niesamowite ciepło i dla mnie to są ogromne brawa za tę wszechstronność, bo gdybym obsadzała ten film, to prawdopodobnie nie pomyślałabym o niej jako twórczyni głównej roli. Bardziej być może byłoby interesujące to, że ona przytyła do tej roli, że pokazała się w sposób taki zaniedbany, bez makijażu, ale moim zdaniem to schodzi na drugi plan, bo nie sztuką ważne. Jest przytyć do roli, to wiesz, są czołowi tacy aktorzy w Hollywood, którzy ja na przykład tyję do roli, które jeszcze nie dostałem. No. I to nie jest sztuka, bo przytyć i schudnąć, no, to nie na tym polega aktorstwo. Jasne, to jest poświęcenie i to się docenia, to jest poświęcenie. Okay, to nie może być główny trik aktorski. Ale to nie może główny być trik główny nie? Trik aktorski, nie? To, na czym leciał jakiś czas. To nie powinno być ampuła twoje. To no. nie do tego powinno się ograniczać ta ampuła. Natomiast to, jakie ciepło o niej bije, jaki spokój mimo tego zmęczenia, no to za to są ogromne prawa. No nie, aktorsko ona jest po prostu tak bardzo wiarygodna w tej roli, że nie mam pytań. No ja ją kocham. To jest chyba na chwilę obecną moja ulubiona aktorka. Okej. Okay. Której najbardziej kibicuję. Tak. Chciałabym być Charlize Theron. A widziałem dzisiaj informację, że Charlize Theron zagra w filmie o molestowaniach w wytwórni Fox. Została zatrudniona. Jeszcze nie ma, zdaje się, wszystkich szczegółów, ale już wiemy, że będzie w takim filmie. Fajnie. Fajnie. Ale mnie aktorsko tutaj zaskoczyła jeszcze jedna osoba. To znaczy Ron Livingston, który tutaj ma rolę ojca. I wydawałoby się, że w filmie o macierzyństwie ten ojciec będzie przedstawiony trochę bardziej jednostronnie niż w tym filmie. Bo jasne, my go tutaj widzimy, jak sobie gra na konsoli, jak jest zmęczony i wychodzi na delegację, ale jednocześnie to jest postać tak bardzo prawdziwa, tak bardzo niekoloryzowana i naprawdę pasująca do tej rodziny. Tak, bo trzeba my widzimy, sobie ile on spędza czasu z dziećmi. Tak, bo łatwo by było pokazać tego ojca jako takiego ojca, którego nie ma. Nie?
No to a jeśli jest to gra takich, na konsoli. Takich rzeczy było dużo też. Nie? A on jest tutaj, jego postać jest zarysowana w taki sposób, że my widzimy, że on spędza dużo czasu z tymi dziećmi, że to nie jest tak, że to jest ojciec, który nie pamięta, kiedy się urodziły jego dzieci, jak mają na imię. Mhm. Odrabia z nimi lekcje. Odrabia z nimi lekcje, bawi się jak najbardziej jest w temacie. Natomiast też musimy sobie powiedzieć, że ta postać grana przez Charlize Theron, ona sprawia wrażenie takiego control freaka. To znaczy, chodzi mi o to, że widać po niej, że ona wszystko zrobi sama, jakby to nie jest tak, że ten mąż się nie angażuje w pewne rzeczy dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że jakby że to jest jej pewne takie poletko, do którego ona go nie dopuszcza. Może trochę, ale ja po prostu widzę, że to jest związek, który dobrze funkcjonuje i tym bardziej, że Charlize Theron w tym filmie o tym mówi, że ona sobie nie wyobraża, że była z kimś innym, że to jest ten właściwy człowiek, że ona się z nim dobrze czuje, że nadal go kocha i tak dalej. I widać właśnie wyraźny podział obowiązków, nie? Mm-hmm. Przede wszystkim ona się zajmuje tym młodszym dzieckiem, bo sam ojciec tutaj no, odrabia lekcje z tymi dzieciakami starszymi, już, które już mniej więcej zyskują jakąś na swoją świadomość i tak dalej, i on im więcej czasu poświęca, nie? A widzi, że on nie jest w stanie wstać do dziecka i go nakarmić, no bo nie ma ku temu predyspozycji, powiedzmy. No okej, ale... Ale też są takie no... Ale Sonia też sama nie karmi tego dziecka, nie? No nie, no wiadomo, że nie. No tylko, że no widać na poziomie obowiązku, że to on dużo tutaj pracuje, że to on jest tym, który ma mieć awans, ma pewne kompleksy i tak dalej. No ale to już tam pół biedy, nie? No przy czym właśnie my wiemy, że główna bohaterka jest kobietą, która pracuje, która jest na urlopie macierzyńskim i to nie jest tak, że ona jest taką typową housewife. No nie, nie, oczywiście, że nie. No jeszcze jest oczywiście aktorka, która odgrywa Tali, Mackenzie Davis. Czy ty ją widziałeś w jakimś innym filmie? Nie, w ogóle nie. Ja widziałem film, który był jakąś taką dosyć kiepską komedią romantyczną o grupce przyjaciół, która ma grupkę przyjaciół, tylko że no, pomiędzy nimi się różne rzeczy tam dzieją. To był film znośny głównie dlatego, że ona tam grała, bo wprowadzała faktycznie taką fajną energię na ten ekran. Mm-hmm. Że tam był Zac Efron, Miles Teller, to są aktorzy młodego pokolenia, którzy tam w miarę są rozpoznawalni, a ona i jeszcze jedna aktorka, nie pamiętam teraz jak się nazywała, one wprowadzały jakąś tam ciepłotę, jakąś taką energię fajną, która faktycznie miało się wrażenie, że jej istnienie na ekranie ma sens i tutaj faktycznie ma rolę taką bardzo ciepłą, oryginalną powiedziałbym, ale w żadnym momencie w ogóle nie jest przeszarżowana czy coś takiego. Ona wbija się w ten świat tego domu, jest zupełnie inna, tak, a jednocześnie ona tam... Ona ma jednocześnie i niesamowitą energię i niesamowity spokój, które mogłyby się ze sobą kłócić, jak się o tym mówi, ale u niej niesamowicie współgrają. Mhm, tak, to jest bardzo ciekawa postać swoją drogą, nie? I tutaj faktycznie Mackenzie Davis też moim zdaniem jak najbardziej daje. Młodzi aktorzy też bez zarzutu, nie? Mhm, aktorsko-scenariuszowo, w ogóle ja... Mi się ten film... Już chyba zauważyliście, że my bardzo dobrze oceniamy ten film. Ja mogłabym jeść ten film łóżkami. Oj, ja bym nie chciał za dużo. Ale zdecydowanie to jest film, który można by polecić rodzicom. Mhm. I to chyba bez problemu wszystkim. Wydaje mi się, że to jest takie... No, chyba tak. To jest takie kino, które nie jest kino familijne. Od razu to... Chociaż poczucie humoru bohaterki Charlize Theron tutaj jest naprawdę momentami wybitne. Mm-hmm. Takie bardzo wisielcze, powiedzmy, ale ono trafia tak często w punkt, że naprawdę zaśmiać się można kilka razy w kinie. A to nie jest komedia, to nie jest film familijny. Jeśli miałbym określić gatunek, to miałbym problem faktycznie. Już mówiliśmy o tym zresztą, że... Bo to nie jest dramat. Komedio-dramat, może. To nie jest thriller psychologiczny. Nie. No, film realistyczny. To pasuje na powieść, na dobrą sprawę. Mm-hmm. Więc no... Od nas jak najbardziej okejka leci w tą stronę. No, trochę komediodramat, no. Tak by to trzeba pewnie ocenić. No. Co bardzo doceniam, to, że w tym filmie nie pada prawdopodobnie ani jedna patetyczna kwestia. To jest film, który jest niesamowicie spokojny, naturalny. Jest taki przyziemny. Ale tak, on pokazuje codzienność, która nie dorabia do tej codzienności. Inaczej, my widzimy niesamowitą powagę tego, co się kryje za tą codziennością, ale
nie ma tutaj tego ubrania tej codzienności w jakieś patetyczne, żenujące słowa. I nie ma banału też, nie? Nie ma banału. Nie idzie to ani w jedną, ani w drugą stronę. Tak, faktycznie. Nie mamy jakichś takich rozwlekłych monologów, które dorabiają ideologię do czegokolwiek. Nie. I za to jest ogromny plus, że ten, bo można było zepsuć ten film czymś takim. Tak, bardzo łatwo, no. A on jest w punkt, jeśli chodzi o swoją długość i jest w punkt, jeśli chodzi o taką emocjonalność. Jeśli chodzi o listę dialogową. Też o scenariusz. Jest o scenariusz. Nie, ja wydaje mi się, że nie chcemy więcej mówić o tym filmie, bo jego po prostu warto zobaczyć, nie? Tak. Chwaliliśmy montaż, ale ja bym chciał jeszcze raz tego wspomnieć, bo naprawdę nie spodziewałem się, że w tym filmie będzie tak sprawnie wykorzystany montaż. Nawet nie mówię tylko o tej sklejce, on po prostu tutaj wchodzi w idealnych momentach, fajnie podchodzi pod muzykę momentami. Naprawdę byłem bardzo zaskoczony tym, co się tutaj dzieje, więc my polecamy. Jak najbardziej tak. Jeśli to jest pomysł na spędzenie soboty, czy zaproszenie rodziców do kina, to niech zobaczą, że taki film istnieje, naprawdę. Mm-hmm. Warto. Tymczasem my się żegnamy. No, tymczasem, bo ram lasa. Mówimy sobie i wam pa pa. Pa pa. No i do usłyszenia w następnych materiałach, recenzjach, omówieniach, różnych tam rzeczach, które tam sobie szykujemy. Tak jest. Cześć, ahoj. Cześć. Tali polecamy. Aha, ocenek nie powiedzieliśmy. Oceny nasze. Siódemeczki? Siódemeczki z plusem, co? Ja daję siódemeczkę, tak. A może bym teraz dała ósemkę nawet. A co tam? Dobrze. Daję ósemkę. Ja na 8, ode mnie siódemka, ale to jest taka bardzo mocna siódemka. No. Pewnie jakbym drugi raz obejrzał, może bym dał nawet 8, więc...